Czy twoi przyjaciele nieustannie odmawiają gry w twoją ulubioną planszówkę, ponieważ przygotowanie trwa zbyt długo? Czy ty również spędzasz długie minuty i godziny na samotnym układaniu wszystkich elementów tuż przed odwiedzinami współgraczy? Czy sprzątanie po partii też spędza ci sen z powiek i nie pozwala skupić się w trakcie gry? Jeżeli tak, to mamy produkt specjalnie dla ciebie. Witaj, kawalerze. To w co dzisiaj zagrasz z kolegami? Chyba w domino albo grzybobranie. Nie sądzę, żebym zdążył to wszystko ułożyć, zanim przyjdą. Wszystkie dodatki, ale jak tato widzę, to kiedy ja to posegreguję? To przecież ja się zesram, a nie rozłożę grę. A potem jeszcze znowu będę grał, żeby przegrać, bo przecież będę musiał to znowu sprzątać. To rzeczywiście nie lada problem. Wierz mi, że nie ty jeden się z nim borykasz. Ale mam tutaj coś, co rozwieje twoje troski. Niestety to na nic. Wraz z dodatkami to się po prostu nie zmieści. Oczywiście, że nie. Zapomnij o tym. Mam tutaj najnowsze cudo. Na co to komu potrzebne? Musisz tylko przesypać elementy do środka, a ten ósmy cud świata załatwi resztę. To niemożliwe, ale zobaczmy. Niewiarygodne. To ósmy cud świata. To nie cud. To gigmod. Gigmod. To jest to. Słuchajcie, zanim przejdę do konkursu, to mam wam do powiedzenia kilka słów na temat naszej, w cudzysłowie, reklamy. Ponieważ reklamy zazwyczaj nie budzą zbytniego zaufania, no to czuję się w obowiązku przedstawienia wam szczegółów. A mianowicie nie jest to żadna płatna kampania, jedyne co dostaliśmy to prezentowany insert. Natomiast uznaliśmy, że trzeba to zrobić jakoś ciekawiej, bardziej rozrywkowo niż tak tylko, wiecie, pokazać wam co to za produkt, jak się go używa, powiedzieć, że fajne i na razie. Dlatego powiedziałbym, że to takie podsumowanie recenzji, którą ja zaraz wam w dwóch zdaniach streszczę. Natomiast jeśli chodzi o rozrywkę, to mówię wam, że śmiechu w trakcie robienia tego filmiku nam naprawdę nie brakowało. Na paru ujęciach możecie zauważyć, jak zarówno Franek, jak i Łukasz powstrzymują się, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Mam nadzieję, że i was ten filmik rozbawił. Natomiast co do samego insertu. Otóż powiem wam, krótko, jestem nim zachwycony. Oczywiście mówię tutaj tylko i wyłącznie o insercie do 7 cudów świata, bo tylko z nim miałem do czynienia. Jak widzicie, wszystkie gry na mojej półce stoją pionowo, 7 cudów również. I mimo tego, że gry stoją pionowo, co zazwyczaj powoduje tam rozjeżdżanie się pudełka i wypadanie elementów, wszystko jest na swoim miejscu, co jest pozytywnie zaskakujące. No i tak też, jak w tym naszym filmiku w żartobliwy sposób to powiedzieliśmy, rzeczywiście znacząco skraca się czas przygotowywania i składania gry. A przy wszystkich dodatkach do 7 cudów to już naprawdę trwało tyle, że bez tego insertu naprawdę nie miałem ochoty tego robić, przez to się przedzierać, żeby zagrać. No dobra, ale wracając do samego konkursu. No więc, żeby wziąć w nim udział, trzeba być naszym subskrybentem. Klikajcie w prawym dolnym rogu przycisk subskrypcji. Wśród naszych subskrybentów rozlosujemy bon na zakupy w sklepie Geekmod o wartości równej liczbie udostępnień, jakie uzyska post z tym filmem na Facebooku. Jedno udostępnienie, jedna złotówka. Gwiazdeczka z górnym limitem 200 zł. No to dzięki za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało, czy nie. Możecie też nam to powiedzieć osobiście w sobotę na planszówkach na Narodowym, a Łukaszowi to nawet możecie składać życzenia, bo już w niedzielę będzie miał urodziny. To tyle. Do następnego razu.